Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sąsiad i chciałbym was zaprosić na pierwszy odcinek Zagrajmy w Metin 2. Tak, będzie to Zagrajmy w Metin 2, które będę prowadził podczas wakacji, a być może nawet dłużej. Pewnie pomyślicie, że będzie to kolejny jakiś projekt, który rozpocznę i przerwę go na przykład po dwóch, trzech odcinkach, tak? No i tym razem muszę was zdziwić, ponieważ mam zamiar to prowadzić, zrobiłem sobie taki mały test z programem Adobe Premiere Pro CC bodajże i wyszło, że mogę nagrywać po prostu, dla mnie przynajmniej, bardzo dobrej jakości. Nie tak jak to w Sony Vegasie się działo, że jeżeli nagrywałem jakąś grę, to zazwyczaj był to duży spadek według mnie jakości. Jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało po wrzuceniu na YouTube'a, ale generalnie powinno być ok. I wymyśliłem sobie, że będę robił takie 10-minutowe odcinki właśnie z tej gry. Może się najpierw zalogujemy. Teraz jaki ja mam nick? Chyba taki. Nie wiem, czemu się to tak długo ładuje. Zazwyczaj mi się to szybciej ładowało. O. Wczoraj sobie zrobiłem taką dla testu postać. Teraz ją usunę. Nie mogę. Ciekawe czemu. Dobra, zrobimy jakąś nową postać. Nazwiemy ją... Nie chcę żadnych sąsiadów ani tak dalej, bo mam takie swoje różne niki. Jakby ją tu nazwać? Może Lerdy. Pomyślcie sobie, co to za jakaś dziwna, kosmiczna, w ogóle żałosna nazwa. No nie wiem, jakoś tak mi wpadło do głowy. No i tak jest sobie coś wybiorę. Jeżeli chodzi o Metina, to mam sporą wiedzę, może można tak powiedzieć, na jego temat. Zresztą widzieliście film, przynajmniej niektórzy widzieli, film, który po prostu rozpoczął konkurs na moją starą postać. Ona tam ma 57 poziom i prosiłem was w tym konkursie, aby przygotować jakiś wzór na koszulkę. Związany z moim kanałem. No niestety nikt póki co się do mnie nie zgłosił w tej sprawie. Prosiłem tam pisać na taki e-mail i wysyłać te zdjęcia na te wzory na koszulkę, no ale trudno, nic nie poradzę. Jeżeli ktoś by oczywiście chciał ze mną tutaj zagrać, to dam wam link do rejestracji w opisie. A oczywiście, żeby nie było tam jakiś niedomówień, to będzie reflink. No i będziemy grać. I teraz jaki ja mam pomysł w ogóle na tą serię? No bo wiadomo, żeby zacząć serię i kontynuować ją w miarę znośny sposób, to nie tylko trzeba mówić coś do mikrofonu, ale również trzeba mieć jakiś pomysł na prowadzenie postaci. I wymyśliłem sobie, że zrobimy sobie wojownika walczącego mieczem, a później kupimy mu ryba. I to będzie wojownik oczywiście body. Będzie miał 35 poziom, to będzie jego taki maksymalny poziom. I będzie on dropem na różne eventy, metiny i tak dalej. Jeżeli już zrobię tego dropka, 35 poziom i będzie miał swojego konia bojowego, to zrobię jakąś drugą postać i najprawdopodobniej będzie to Sura WP, którym już będziemy ekspić dalej, a tego wojownika zostawimy sobie na różne eventy, z których będę mógł nagrywać fajne filmy, bo takim wojownikiem zazwyczaj dobrze się dropi na takich eventach. I teraz taki mały test, zobaczymy, kto ogląda do tej pory, bo ja tam mogę zanudzać, wiadomo. Jeżeli jeszcze ktoś ogląda do tej pory ten film, to proszę dać jakoś znać w komentarzu. Zobaczymy, jak to wygląda, bo jest
według mnie spora część osób, które po prostu odpalają film, patrzą tam przez pierwszą minutę, załóżmy, a później wyłączają. No, to jest takie trochę smutne, bo zazwyczaj film się robi po to, żeby wszyscy go obejrzeli, znaczy się wszyscy, żeby ludzie, którzy go oglądają, obejrzeli jak największą jego część, a teraz jest dopiero połowa, powiedzmy. I żeby was oczywiście od razu nie zanudzić, to nie będzie taki let's play, że nie wiem, teraz na tym, w te 10 minut tam dobiję jakiś, nie wiem, trzeci poziom i po prostu w kolejnym odcinku będziecie oglądać, jak wbijam, nie wiem, czwarty poziom, bo to by było bez sensu. Filmy będą poskładane w taki sposób, aby były na nich tylko level upy, jakieś dropy fajne, ewentualnie ulepszanie u kowala. Wiecie, taki dzień z Metina, powiedzmy. I teraz od razu sprostuję to, co powiedziałem w tym filmie, w którym oferuję wam moją postać. Bo powiedziałem tam, że po prostu ta gra mi się już znudziła. Bo częściowo faktycznie tak było. Po prostu na wyższym poziomie już inne są priorytety po prostu w grze. Po prostu idziecie sobie tam do V2, czyli jeżeli ktoś nie wie, to jest taki loch pająków, tylko że tak jakby drugie piętro, i bijecie te poziomy. I to jest takie strasznie nudne, takie żmudne. Robicie cały czas, po prostu wychodzicie, kupujecie pełną jakiś mikstur i wracacie. A jak zrobię takiego dropka 35 poziom, oczywiście z koniem bojowym, bo bez konia bojowego jest trochę słabo, no to już zobaczcie, możemy chodzić na bossy, możemy chodzić na metiny, na eventach również sporo możemy zarobić. Same plusy według mnie. Jako że rok szkolny się zakończył, to według mnie teraz jest dobra pora na to, żeby po prostu zająć się czymś na YouTubie, bo ten mój kanał to już tak trochę opustoszał, jest taki nieaktywny. Ale ja już wiele razy mówiłem, że tam wracam, że coś. Na szczęście tym razem wydaje mi się, że dam radę spokojnie prowadzić tą serię. I że będzie ją w miarę dużo osób oglądać. Mam nadzieję, że nie zanudzam was taką gadką. Ja oczywiście w pierwszym odcinku jeszcze nic nie tnę. Po prostu wykonamy te pierwsze dwa zadania, czy trzy. No i od przyszłych odcinków już będzie film pocięty na takie ciekawsze fragmenty. No, żeby się to jakoś fajnie oglądało. Teraz tak, patrząc tutaj na misję, mam nadzieję, że nie słychać za głośno tej klawiatury. Mamy tutaj tak, zabić najpierw 9 dzikich psów, a druga misja to jest 7, znaczy łącznie 10 głodnych, zabłąkanych psów. I przepraszam, w tej pierwszej misji chyba nie 10, a 9. No więc zrobimy to. O kurde, jakaś karetka jedzie. Mam nadzieję, że tego nie słyszeliście. Muszę mieć otwarte okno niestety, bo powiem wam szczerze, że to, co jest na polu, to jest jakaś paranoja. Jest ciepło jak, nie wiem, jak w piekle. Naprawdę jest bardzo gorąco. Nie wiem, jak będzie z płynnością, ale na pewno tak jak ja to nagrywam teraz na komputerze, to dokładnie w tej samej jakości dostaniecie to na YouTubie, bo tak ustawiłem po prostu ten program, że jest idealnie. Po prostu w Sony Vegasie nigdy bym tak tego nie umiał zrobić. Mimo że miałem normalnie bardzo dobre ustawienia, które dużo ludzi stosowało i pokazywało w swoich filmach. Oczywiście takich tutorialowych, bo szukałem na różnych i angielskich tutorialach, i polskich, jak dostosować tego Sony Vegasa, tak żebym miał idealną jakość. Nie udało się. Pobrałem Adobe Premiere Pro CC i po prostu jakość jest niesamowita. Jeżeli będziecie chcieli oczywiście, to również mogę wam nagrać taki poradnik, jak sobie tam dostosować wszystkie te
wskaźniki, żeby to wszystko działało. I naprawdę polecam, bo świetny program. No i tak, mamy już 10 minut. W tym odcinku już raczej nic więcej nie zrobię. Zakończyłem to zadanie. No i cóż, jeżeli ktoś chce ze mną grać, no to zapraszam, tam będzie replink w opisie. Możecie się zarejestrować i dołączyć do mnie, to jest serwer TBD. Napiszcie do mnie, jeżeli ktoś by nie pamiętał niku, to Lerdy. No i sobie będziemy razem mogli grać, bo jestem na początku gry, więc raczej łatwo będzie mnie dogonić. No i cóż, to już w tym odcinku wszystko. No i zapraszam do obejrzenia kolejnego już niedługo. Na razie.